Po raz drugi w tym roku wybieram się na ryby na Browns Beach, na australijskie salmony. Tym razem wyjechałem z domu dzień wcześniej. Po drodze zanocowałem i teraz samego rana chcę jechać na plażę, żeby być tam bardzo wcześnie. Jest jeszcze ciemno, godzina 4:30. Myślę, że za godzinę będę na miejscu i będzie się, już zacznie się rozjaśniać. No nie wiem, jak tam będzie dzisiaj kondycja. Ogólnie przypływ może być niekorzystny, dlatego że będzie dopiero późno w dzień, w południe. A ja liczyłem na to, że myślę nawet, że byłoby lepiej, gdyby było właśnie ten przypływ najwyższy byłby z samego rana, dlatego że z tego, co zauważyłem, ryby biorą, te salmony biorą najczęściej bardzo wcześnie rano. No ale to nic, zobaczymy, może tym razem będę miał lepszy dzień, może mi się uda coś złowić. Jest dosyć chłodno, spory wiatr, na plaży na pewno będzie nieprzyjemnie, ale w dzień mam nadzieję, że będzie bardziej słonecznie i jakoś tam przetrwam ten dzień nad oceanem, na plaży nad oceanem. Widzę kangura na poboczu. Nie wiem, czy go będzie widać, bo jest ciemno dosyć. O, idziemy do niego. Idziemy do niego. O, patrzy na mnie. Ale nie ucieka. W ogóle. Ups. Okej. Jedziemy dalej. Dojechałem na miejsce, jeszcze jest ciemno, ale to nic, będę miał trochę czasu na przygotowanie sprzętu i na dojście na miejsce na łowisko. Zanim to zrobię, na pewno zacznie się rozjaśniać. Jest godzina 5:45 w tej chwili, myślę, że za pół godziny zacznie się robić jasno już. I znowu z górki na dół ścieżką na plażę. Tak jak powiedziałem, zaczęło się szybko rozjaśniać. No i mam jeszcze kawałek spory, żeby dojść na łowisko
na którym chcę dzisiaj łowić. Będę szedł od razu tam daleko. Wspomniałem wcześniej, że jest niski przypływ. W tej chwili woda jest nisko. Dopiero w południe będzie szczyt przypływu, ale to nic. Właśnie od tego momentu woda będzie pomaleńku rosła. Tide będzie się zwiększał. Przypływ będzie rósł. Więc może to też nie jest tak źle. No, zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Na niebie jeszcze widać księżyc, a właściwie tylko mały rożek księżyca. No, ale już zaczyna świtać, jest jasno. No mam spory kawałek, żeby dojść na miejsce. Naprawdę idzie się bardzo ciężko po tym grząskim plażowym piasku. Można się wymęczyć porządnie. Nogi się zapadają. Trzeba iść po starych śladach. Jest ten czas troszeczkę łatwiej wędrować. Naprawdę ciężko. Jestem już na miejscu, na stanowisku, na którym chcę dzisiaj łowić. Kompletnie wyczerpany tym marszem po plaży. Zobaczcie, jak daleko musiałem iść. Tam na górce jest mój samochód. I ścieżka pod górkę, po której schodziłem. A więc spory kawałek musiałem iść tam. Dzisiaj będę stosował nowy błyszczek. Tym razem z pojedynczym hakiem. Słyszałem, niektórzy mówią, że pojedynczy hak ma więcej zaczepów, że ryba się tak szybko nie odczepia jak z kotwiczki, więc chcę wypróbować taki system z hakiem pojedynczym. Zobaczymy, jak to będzie pracowało. Jeżeli będą jakieś brania, czy uda mi się wyciągnąć, czy się odczepi przy brzegu. Zobaczymy. Błyszczek 60 gram.
muszę uważać, bo czasami fala podchodzi pod całą kamerę i obawiam się, że może porwać mi statyw z kamerą. Chyba odsunę go troszeczkę dalej od brzegu, w stronę brzegu, bo nie chciałbym kamery stracić. Parę rzutów pierwszych i na razie nic. Chłodnawo w uszy trochę. Będę chciał założyć ciepłą czapkę za chwilę na moją łysinę, bo naprawdę jest mi trochę zimno. No mam branie, coś tam się ciągnie chyba, ale bardzo słabiutko, nie szarpie się za mocno, może to zielsko. Zielsko. Niespodzianka. Fałszywy alarm, to tylko zielsko. Minęło już półtorej godziny. Wykonałem dziesiątki rzutów błyskiem i na razie nic, żadnych brań, żadnych oznak, że salmony są tutaj. A na plaży, jak widać, absolutnie nikogo oprócz mnie. Czyżby ludzie wiedzieli, że dzisiaj ryb nie będzie? Najlepszy okres na łowienie salmonów w południowej Australii jest to okres zimowy, środek zimy. W tej chwili już jest środek wiosny, także praktycznie już trudniej będzie złowić salmona. Większość dużych salmonów, które tutaj przepływają w okresie zimy, w tej chwili przesunęły się, popłynęły w kierunku do zachodniej Australii. Jest to taka coroczna migracja tych ryb, no ale jeszcze pojedyncze sztuki tutaj się mogą utrzymywać. Jak na razie nie natrafiłem na żadnego, na żadną sztukę pojedynczą i nie mam na razie nic. Nie wiem, czy w ogóle się uda cokolwiek się złowić, no ale jest jeszcze sporo godzin, praktycznie cały dzień przede mną. Woda idzie w górę, za jakieś 3 godziny osiągnie szczyt. Może w ten czas coś pojawi się, jakaś ryba, a no jak nie będzie, to nie będzie, trudno. Jakoś nie mam szczęścia do tych australijskich salmonów. Okres zimy, jak powiedziałem, jest najbardziej sprzyjającym okresem na łowienie salmonów, ale jednocześnie jest najmniej przyjemnym okresem, bo jest zimno, jest chłodno i nie zawsze chce się jechać na ryby. Szczególnie dla kogoś w moim wieku i o mojej kondycji, więc zimą nie bardzo się wybieram gdziekolwiek na jakiekolwiek ryby. No ale może kiedyś się zdecyduję przyjechać w środku zimy, może w ten czas będę miał większe szczęście i może nareszcie w końcu połowie tych ryb, tych salmonów trochę więcej. Łowiłem dużo wcześniej, jak byłem młodszy, miałem nieraz bardzo ładne sztuki, niekoniecznie z plaży, często łowiłem ze skałek, z innych miejsc. Ale od wielu, wielu lat już nie jeździłem zimą, nie łowiłem, także praktycznie wyszedłem z prawy w ogóle. Zamieniam ponownie błyszczek, tym razem na bardziej srebrzysty. W poprzednim haczyk pojedynczy, oryginalny. Tutaj do tego była kotwiczka, ale przerobiłem też na pojedynczy haczyk. Nie wiem jak to będzie się sprawowało, ale no, błyszczek wygląda dosyć dobrze.
srebrzysty. Może będzie inaczej pracował, tamten był bardziej kolorowy, ten jest bardziej w jednym kolorze, ale co bardziej wie, będzie rybie się spodobało, jeżeli w ogóle ryby są tutaj. Chyba się poddam i uznam się za pokonanego. Plecy całkowicie mi wysiadły, już nie mogę. Narzucałem się tyle, że naprawdę, naprawdę już mam tego dosyć. Takie spinningowanie z plaży to jednak już nie dla mnie. Po prostu już nie na moją kondycję. Owszem, posiedzieć sobie gdzieś nad wodą, nad jeziorem czy rzeką, czy ewentualnie jeszcze na jakichś dżetach, zarzucić wędkę i czekać na rybę, no to jeszcze mogę, ale chodzić aktywnie i rzucać spinningiem to raczej już nie. No nie wiem, być może jeszcze na plażę, gdzieś na surfing jeszcze kiedyś ruszę, ale myślę, że już nie tak często i raczej nie za szybko. Nie wiem kiedy. Może jeszcze kiedyś się zdecyduję. Popróbuję łowić z plaży, ale to już zależy. No nie wiem. Zależy od kondycji, jak się będę czuł. Druga sprawa, że sezon na salmony prawdopodobnie już się skończył. No i to tym bardziej mnie zniechęca, bo rzucam, a niestety nie ma żadnych rezultatów, nie ma żadnej ryby.
jestem chyba dzisiaj jedynym wariatem, który przyszedł łowić tutaj z plaży, bo już jestem kilka godzin i do tej pory oprócz mnie nikogo na plaży nie ma, nikt tutaj nie łowi. Także chyba niedługo zrezygnuję i wrócę do samochodu i odjadę stąd. Koniec łowienia na dzisiaj. Wracam do samochodu. Rano było z górki, a teraz z powrotem pod górkę. Dzięki Bogu, że nie złowiłem ani jednej ryby i nie muszę nic dźwigać ze sobą. Będzie troszeczkę lżej. Pomaleńku, pomaleńku i dojdziemy do samochodu. Z małymi przystankami, z odpoczynkiem i na pewno dojdę. A na górce czekają mnie piękne, kolorowe kwiatki. A nawet darmowy posiłek.
Jakie to słone. Sama sól. I spotykam kolejną jaszczurkę. Kolejny Sleepy Lizard. Podejdę z drugiej strony, bo tutaj cień pada. Blisko samochodu, który stoi tutaj na parkingu. Dokładnie. A ona sobie tak spacerowała powolutku i teraz tutaj odpoczywa. Jeszcze jedna próba, już ostatnia w tym sezonie łowienia na Browns Beach. Postanowiłem wrócić jeszcze raz na drugi dzień. Wczoraj byłem tutaj, łowiłem, rzucałem błyskiem, a dzisiaj chcę zmienić metodę. Kupiłem w pobliskim sklepie solone sardynki, nieduże, małe sardynki. Będę chciał zakładać na haczek i próbować łowić na taką przynętę. No zobaczymy, może tym razem będzie coś. Jeżeli nie, no to trudno, dzisiaj będę wracał do domu. I kolejny raz idziemy z górki, z tym, że dzisiaj nie będę szedł tak daleko. Usadowię się tutaj zaraz blisko tego zejścia i zarzucę wędki, będę siedział i będę czekał na rybę. Może jakaś podejdzie. Szczyt przypływu dopiero o godzinie 12 w południe. No, nie wiem, czy to jest dobrze w tej chwili z rana, bo jest bardzo płytko jeszcze,
niski stan wody. No ale to nic, zarzucę, będę czekał, posiedzę sobie kilka godzin, co mi przeszkadza. Mogę siedzieć, mogę czekać. Jest okres wiosenny i trzeba bardzo uważać, bo o tej porze węże wychodzą z ukrycia ogrzewać się na słońcu. Wczoraj jeden z wędkarzy powiedział mi, że przechodząc tędy natrafił na dużego węża, który dosłownie przed nim wyszedł z zarośli i przesunął się na drugą stronę. Także trzeba być ostrożnym. A przejdziemy się jeszcze kawałeczek, ale niedaleko. To jest to miejsce, w którym dzisiaj będę łowił. Wędki już przygotowane, ale jeszcze nie zarzucone. I tak jak powiedziałem, niedaleko tym razem od mego samochodu. Dzisiejszy dzień, w odróżnieniu od wczorajszego, jest zupełnie inny. W tej chwili praktycznie nie ma żadnego wiatru. Ma być o wiele cieplej niż wczoraj. Na plaży o tej porze, jest godzina w tej chwili, zbliża się 8:00. Nie ma jeszcze nikogo. Być może nie będzie. Wczoraj praktycznie też nikogo nie było. Jedna osoba tylko, ale to już po południu, jak ja skończyłem łowić, próbowała tutaj. No, a dzisiaj zobaczymy, może ktoś przyjdzie, może nie. Na razie nikogo jeszcze nie ma. Za chwilę zarzucę i niech się dzieje, co ma się dziać. Dzisiaj w końcu złowię jakiś salmon. Zakładam w ten sposób sardynkę na trzy haczyki połączone ze sobą. I w ten sposób będę rzucał. No i będę czekał w końcu na jakieś branie. Muszę wrócić do samochodu, przebrać się, ubrać jakiś dres na nogi, bo w tej chwili jestem w shortach. No, bo jakieś paskudne końskie muchy dosłownie pożerają mnie tutaj. Nie można się opędzić od nich, gryzą po nogach, więc muszę ubrać coś na nogi, bo mnie zjedzą do kości, obgryzą. Dosłownie plaga tych końskich much. Próbują nawet przegryzać się przez dresy. Dziadostwo gryzie jak nie wiadomo co.
dosłownie jak rój pszczół. I to gryzie dziadostwo, przebija się przez wszystko. Przebija swoje jadaczki, nie wiem co to jest. I gryzie nogi. Przebija się nawet przez dres. Ach, można zwariować. Paskudztwo. O, ile już tutaj zabiłem. Wszędzie w piasku leżą. Trudno wytrzymać. Minęło prawie 2 godziny i ciągle nic. Czasami fala albo zielsko ściągnie sardynkę z haczyków. No, zakładam nową, ale brań nie ma. No już nie jestem sam na plaży. Oprócz mnie są jeszcze 2 osoby. Poszły daleko, daleko. Daleko tam jedna osoba gdzieś jest widoczna. A drugi gdzieś za zakrętem. Ciekawe jak im pójdzie. U mnie ciągle bez zmian. Nic nie mam. No już jesteśmy bliżej południa. Za chwilę będzie wysoki przypływ już. Może w ten czas coś się pojawi, ale zaczynam tracić nadzieję. Gościu obok mnie przed chwilą zaciął ostro. Myślałem, że ciągnie rybę, ale jednak okazało się, że to była duża kupa zielska tylko, a nie ryba. Tak, że jak na razie to w dniu dzisiejszym nie ma żadnych ryb. Ani on nie ma, ani ja nie złowiłem, ani pozostałe 2 osoby, które przechodziły tutaj. Pytałem, też nic nie złowiło. Minęło 2 godziny od szczytu przypływu. Woda zaczęła już się cofać. Mój sąsiad, który tutaj przez godzinkę łowił obok mnie, poszedł już do samochodu i pojechał do domu. No a ja jeszcze chwilę tutaj posiedzę, nie wiem jak długo. Ciągle nie mogę nic złowić. No. A chciałbym chociaż 1 sztukę. Czas zaśpiewać Goodbye, goodbye Browns Beach. Nie zobaczymy się tak szybko. No na pewno nie w tym roku. W tym roku już tutaj nie przyjadę. Jeżeli się zdecyduję, to w przyszłym roku, w środku zimy, jeżeli mi będzie tak zimno, bo nie znoszę zimna, no czas już zwijać swoje manele. Niestety
Nic tutaj nie złowiłem, ani wczoraj, ani dzisiaj, ani poprzednim razem, jak tutaj byłem, więc jestem zawiedziony, głęboko zawiedziony, można powiedzieć. No, czas zwijać się i ruszać do domu.